Kreatywność Suwalczan nie zna granic. 153 pomysły na nazwę hali sportowo-widowiskowej zdołali wymyśleć mieszkańcy miasta, ale chętnych do głosowania już nie ma. Dlaczego? Może dlatego, że do niektórych nazw chce się dodać tak jak w naszym tytule i zasmażka. Wprawdzie nazwy brzmią swojsko, ale dość niekompatybilnie z przeznaczeniem obiektu. Bo co ma wspólnego z halą sportowo-widowiskową? Pszczółka, kartacz albo sękacz. Ku rozpaczy miłośników doznań gastronomicznych zabrakło babki tudzież kiszki, tej ziemniaczanej. Wśród autorów pomysłów znaleźli się również tacy, którzy postawili na łamańce językowe typu ring, gong, relax. Polak i Chińczyk jeszcze z biedą przez to przebrną, ale biada pozostałem. Wśród propozycji znalazły się też takie jak Olimp, perła w suwalskiej koronie, czy cud nad Czarną Hańczą. Nie mylić z tym cudem nad Wisłą lub z cudem częstochowskim. Dla sympatyków suwalskiej maskotki hitem może być Miśkowa Arena, a dla miłośników białego szaleństwa zimowa sportowa perła. Jako że kobiety kochają brylanty, mogą zagłosować na nazwy z diamentami. Wybór jest szeroki. Trudno zrozumieć, czemu jak bumerang w nazwach wraca biegun. Wszak najzimniej w Polsce wcale nie jest w Suwałkach, raczej bliżej Wiżajn. Chyba że to skojarzenie z zimnokrwistym konikiem na biegunach z piosenki Urszuli, podobnie jak Biały Miś, ten od dziewczyny, którą autor piosenki kochał i kochać będzie wciąż. Koncepcja architektoniczna hali też nie ma nic wspólnego z siedzibą greckich bogów, czyli proponowanym Olimpem, ani przewijającym się w koncepcjach, odmienianym na kilka sposobów, pałacem. Daleko jej też do twierdzy, nie wiedzieć czemu białej. Może to od białej armii Bajmu, ale w Suwałkach była raczej ta czerwona. Tak czy inaczej zachęcamy naszych widzów do głosowania na nazwę tego obiektu i mamy nadzieję, że nie będzie to hala imienia pogodnego czempiona Kameduły siedzącego na Olimpie z perłą w suwalskiej koronie, który dzierży w jednej dłoni sękacza, a w drugiej kartacza i wypatruje cudu nad Czarną Hańczą.